Siemanko, cześć! Z tej strony Borek z forum Baniek.pl. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wychodzą bańki na WSR 301 i fery, ale fery professional, czyli generalnie mamy tylko dwa składniki, no nie, trzy. Woda, fery professional i WSR 301. Temperatura w granicach około 18 stopni, jest dosyć chłodno. Godzina jest gdzieś 18.50. Wilgotność dosyć duża, no nie wiem, 80%, coś takiego. Tam w dali widzicie kanał, taki kanalik. Wybrałem dzisiaj inną scenerię do puszczania baniek. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. I to wszystko. Idziemy. Siemanko, z tej strony Borek, druga tura. No powiem tak, bańki wychodzą fajne, nie? W filmie może tego nie widać, źle ustawiłem akurat balans bieli. Wychodziło dosyć ciemno, teraz troszeczkę rozjaśniłem. Miejmy nadzieję, że będzie wyjdzie troszeczkę lepiej. Ale wychodzą fajne petardy, nie? To jeszcze nie jest to. Przypuszczam, że jak byłaby rano gdzieś ta godzina 5 albo 6, kiedy świta, kiedy jest bardzo duża wilgotność w powietrzu, prawie może nawet i 100%, te bańki byłyby na pewno o wiele większe, nie? No zaraz zobaczymy, teraz druga tura, zobaczymy, chcę właśnie zobaczyć, czy materiał jest poprawnie zrobiony. Jedziemy dalej. Nie wiem, czy widać, ale bańka jakby szła po trawie. Wow! Petarda! Szkoda, że nie ma małego wiatru. Uhu!
Jeszcze jedna tura, trzecia. Zobaczymy, jak teraz będą wychodziły bańki. Thank you.
Uwar w bańce. Uwaga, bańce. Powiem tak, wilgoć, dobre warunki atmosferyczne działają cuda. Jest naprawdę już wilgotny, już widać nawet rosy na trawie. I te bańki naprawdę bardzo fajnie wychodzą. Powiem szczerze, że dzisiaj mi się chyba dziwuje z moich największych baniek. Czas chyba, żeby zmienić lasso na trochę większe, bo to jest chyba trochę za małe. I człowiek musi za dużo biegać. A bańka zbyt nie lubi, jak się biega. Taka duża, nie? Specjalnie dla baniek.pl. Borek Max Golonko. Mówią tak jak jest.